Dobrze, myślę, że możemy zacząć. Jest 5 po. Chciałam wszystkich Was tutaj powitać. Ja nazywam się Ania Kowalczyk i jestem członkiem Stowarzyszenia Erasmus Student Network UAM Poznań. Zaraz powiem więcej kilka słów o tym stowarzyszeniu i skąd w ogóle pomysł na ten webinar, ale na początku chciałam Wam przede wszystkim pogratulować, że dostaliście się na Erasmusa, bo zakładam, że skoro jesteście tutaj na webinarze, to dostaliście wyjazd i się wybieracie niedługo gdzieś, także gratulacje. I tak, myślę, że możemy w takim razie zaczynać się z całą prezentacją. Myślę, że webinar potrwa około godziny, maksymalnie półtorej, także nie będzie jakoś bardzo długo. I tak, czym jest w ogóle ESN? ESN to ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckiej, która generalnie zajmuje się, że tak powiem, może ładniej, zajmowaniem się Erasmusami, którzy przyjeżdżają do danego miasta. Czyli jak my jesteśmy tutaj w Poznaniu, organizujemy różne wydarzenia dla Erasmusów z innych krajów, którzy przyjechali tutaj do Poznania na wymianę, na semestr, czy to też na rok. I takie sekcje ESN-u możecie znaleźć w wielu miastach i w wielu krajach generalnie Unii Europejskiej. I generalnie to są członkami ESN-u są przeważnie studenci i cała jakby działalność opiera się właśnie na takim moście, można powiedzieć, haśle Students Helping Students. Także żeby ten kontakt był taki właśnie bezpośredni i myślę, że tutaj studenci bardzo dobrze się rozumieją. Także na tym to mniej więcej działa, ale jako że jesteście jeszcze Erasmusami, zajmuję się generalnie promowaniem mobilności wśród studentów polskich. I dlatego, jako że sama też byłam 2 razy na Erasmusie i swoją drogą teraz też jeszcze będę jechać, pomyślałam, że taki webinar by się przydał szczególnie tym osobom, które nie wiedzą, czego się tak dokładnie spodziewać na takim wyjeździe. I wiem, że jest dużo stresujących zapewne aspektów i mam nadzieję, że ten webinar Wam jakoś pomoże i rozjaśni całą sytuację, jeśli chodzi o Wasz wyjazd. Więc tak, podsumowałam sobie takie, tak myślę, najczęstsze takie obawy, wątpliwości, które wiążą się z wyjazdem na Erasmusa, czy też generalnie na jakąś inną wymianę. I będę je po prostu po kolei omawiać. Tutaj możecie je po prostu wszystkie zobaczyć. Tutaj przykładowo, oczywiście formalności, myślę, że to jest jeden z takich najważniejszych aspektów i najbardziej stresujących, tak mi się przynajmniej wydaje. Kwestia zakwaterowania, czy też kwestia w ogóle dojazdu, czy kwestie finansowe. I omówimy sobie po kolei te wszystkie aspekty. Może zacznę od formalności. No i tak, nie będę Wam mówić, że tych formalności nie ma i że jest ich mało, bo bym skłamała. Sama przeszłam przez ten etap, tak jak mówiłam, 2 razy. Jest tego trochę, ale uważam, że to jest do ogarnięcia, jeżeli zabierzemy się za to wszystko odpowiednio wcześniej przede wszystkim i będziemy mieć też właśnie jakąś podstawową wiedzę na temat tego, co w ogóle musimy zrobić. Oczywiście ja tutaj mówię. Mów żadnych ze studentami, jakby nie pracuję na uniwersytecie, więc no nie będę pewnie Wam mogła odpowiedzieć na wszystkie pytania. Dlatego warto, żebyście byli tego świadomi, że od tego są właśnie koordynatorzy wydziałowi. I tutaj mam na myśli, bo zapewne kojarzycie osoby z waszych instytutów, tak, z jakichś mniejszych jednostek, gdzie podczas rekrutacji się do nich może zwracaliście, czy wysyłaliście jakieś dokumenty, to tutaj mam na myśli właśnie nie te osoby, tylko koordynatorów wydziałowych. Każdy wydział ma swojego koordynatora przypisanego i to jest osoba, która zajmuje się już naprawdę takimi stricte formalnościami. Więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, może po tym webinarze jeszcze nie wszystko będzie jasne, to właśnie koordynatorzy wydziałowi są tymi osobami, do których warto się zgłosić. Generalnie listę
koordynatorów wydziałowych znajdziecie na stronie uczelnianej, ale to wam, to będzie jeszcze link podany na samym końcu. Tak, kolejnym źródłem, skąd generalnie możecie czerpać jeszcze informacje o formalnościach, jest na naszej stronie internetowej, na stronie stowarzyszenia omisn.pl. I tam jest właśnie taka zakładka program Erasmus+, i tam możecie poczytać o różnych krokach, formalnościach. Chciałabym tutaj od razu zaznaczyć na wstępie, że niestety lub niestety niektóre formalności mogą się różnić w zależności od wydziału. Ja osobiście jestem z Wydziału Neofilologii, więc będę się głównie opierać na swoich doświadczeniach, aczkolwiek no, niektóre zasady są jakby wspólne dla całej uczelni. Także tutaj proszę o wyrozumiałość, jeżeli by się coś okazało, że na Waszym Wydziale coś może funkcjonować troszeczkę inaczej. Jeśli chodzi właśnie jeszcze o jakieś dodatkowe wsparcie, jeśli nadal coś nie będzie jasne i przypadkiem koordynator Wam też może nie potrafił pomóc, warto pamiętać, warto znać, warto być członkiem grup na Facebooku. Takie dwie tutaj napisałam, taka nasza lokalna to jest właśnie Erasmus Family UAM Poznań i druga studenckie wyjazdy z Erasmus Plus to jest grupa ogólnopolska. Na tej pierwszej grupie no działa to po prostu na zasadzie takiej, że możecie dodać post, że jedziecie do danego miasta, szukacie jakiejś konkretnej informacji, czy to dotyczącej zakwaterowania, czy może właśnie jakiejś formalności i dodajecie taki post i odpowiadają Wam osoby, które w danym miejscu, czy w danym kraju chociażby na wymianie już były. No dobrze, ale tak konkretnie a propos tych formalności, zacznę może tak trochę od końca. Jako studenci podpisujecie umowę z uczelnią, i ta umowa jest podpisywana właśnie z koordynatorem wydziałowym około 2 tygodnie przed wyjazdem już faktycznym. Ta umowa, jak to umowa, zawiera różne, nie powiem, że kruczki, bo kruczków tam przynajmniej nie widziałam i nie pamiętam, ale no wiadomo, jest to dokument wymagany przez wszystkie uczelnie, nie tylko naszą, ale co najważniejsze, jeśli chodzi o ten dokument, należy tam podać daty przyjazdu i wyjazdu, bo od tych dat zależy wysokość Waszego grantu. Jak może wiecie albo nie, na każdy kraj przypisana jest dana kwota na miesiąc. I jeżeli podajecie na przykład, tutaj strzelę, że będziecie na przykład w Portugalii od października do stycznia, dostaniecie pieniądze tylko na ten okres. Więc warto mieć na uwadze, że jeżeli wpiszecie datę tą przykładową do stycznia, a będziecie tam do lutego, bo źle coś przeczytaliście, czy po prostu będziecie chcieli dłużej zostać, za luty nikt Wam pieniędzy nie dośle. Więc moja taka rada, lepiej wpisać dłuższy okres i wcześniej wrócić i oddać część pieniędzy, niż po prostu być na miejscu bez pieniędzy. Także tu też warto sprawdzić po prostu wcześniej jakiś rozkład, też organizację roku akademickiego na uczelni, na którą jedziecie, może jakąś sesję, żeby po prostu mieć takie orientacyjne daty. Z tymi datami wiąże się kolejny dokument, to się nazywa Confirmation of Stay. To jest jedna kartka A4 i tam trzeba wpisać tak naprawdę tylko dwie informacje. Datę przyjazdu na uczelnię zagraniczną i datę wyjazdu. Taki dokument podpisuje Wam koordynator za granicą, koordynator Erasmusa. Czyli generalnie działa to tak, przyjeżdżacie na swoją uczelnię, idziecie do koordynatora, on Wam wpisuje, że przyjechaliście tego i tego dnia i tak samo przed Waszym wyjazdem, czy w dniu wyjazdu, no zależy jak tam Wam się ułoży, znowu do niego idziecie, czy do biura Erasmusa i oni Wam podpisują i dają pieczątkę, że rzeczywiście między tą datą a tą byliście na miejscu. I to ten dokument, tak jak mówiłam, łączy się właśnie z tą umową, i na podstawie tego weryfikowane jest to, czy będziecie musieli zwracać pieniądze, czy nie. Od razu tutaj dodam, że nie trzeba być, że tak powiem, bardzo precyzyjnym, no bo ja rozumiem, że skoro wyjeżdżamy w październiku, to nie do końca jeszcze wiemy, czy wrócimy 20 stycznia, czy 12 lutego. Dlatego po pierwsze warto jest no jednak mimo wszystko wpisać dłuższą datę, tą dalszą, ale dodatkowo
Warto pamiętać o tym, że jest 5 dni takich ruchomych, powiedzmy. To znaczy, jeżeli mieliśmy wpisane w umowie, że wrócimy 30 stycznia, a przyjedziemy, czy wyjedziemy tak naprawdę z kraju 27, no to to jest mniej niż 5 dni, więc jakby nic się nie stało. No wiadomo, to też czasami są jakieś kwestie dojazdu, samolotów i tak dalej. Jeżeli te daty różnią się tylko o 5 dni, nie ma żadnych konsekwencji, więc warto o tym pamiętać. Dalej aspekt dotyczący formalności i tak naprawdę główny taki dokument, jeśli chodzi o wyjazd na Erasmusa, to jest Learning Agreement. Learning Agreement to jest dokument, to jest porozumienie, jeśli chodzi o zajęcia. Taki learning agreement będziecie musieli wypełnić jeszcze przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną, czyli jakoś niedługo generalnie, jeszcze w tym semestrze. Oczywiście wypełniacie go samodzielnie na podstawie wyszukanych informacji, przeważnie na stronie uczelni, na którą jedziecie, czyli szukacie takiego zagranicznego USOS-a. Szukacie listy przedmiotów, które potrzebujecie jakby zaliczyć na danym semestrze, kolejnym, czy też na semestrze letnim za rok. Musicie po prostu porównać swoje programy studiów. Na pewno macie dostęp do takich rozpisek na waszych wydziałach, to znaczy na stronach waszych wydziałów czy instytutów. Po prostu program studiów i patrzycie, jakie zajęcia będą w przyszłym semestrze, czy na tym semestrze, na którym jedziecie, i szukacie odpowiednika. Oczywiście, może się to wydawać trochę dziwne, że jak to rok wcześniej tak naprawdę albo pół roku wcześniej mamy wybierać zajęcia, jakby układać sobie plan. No jest to po prostu wymóg, ale nie ma się tutaj czego obawiać. Ten learning agreement można po przyjeździe na uczelnię zagraniczną zmienić, bo wiadomo, że różne rzeczy się zdarzają, może się okazać, że jakieś zajęcia nam się nakładają, że zajęcia jakieś się w ogóle nie odbywają, albo coś się nazywało tak, a na zajęciach jest zupełnie coś innego, to jakby się tym w ogóle nie przejmujcie. Po prostu jest to wymóg, żeby wyjechać w ogóle na Erasmusa, żeby podpisać tą umowę, o której mówiłam wcześniej. Musicie mieć wypełniony ten learning agreement w USOS-ie. Czasami uczelnie zagraniczne wymagają jeszcze wypełnienia jakby swojej wersji learning agreement, ale działa to na takiej samej zasadzie, to znaczy wpisujecie po prostu przedmioty, na które będziecie chodzić na uczelni zagranicznej. Tutaj napisałam, że trzeba uzyskać 15 lub 30 ECTS-ów. To jest właśnie bardzo zależne od wydziału i też od instytutu. Na niektórych instytutach czy wydziałach wystarczy jakby uzyskać połowę ECTS-ów wymaganych na dany semestr, czyli 15, a resztę zaliczacie tutaj w Poznaniu, a na niektórych wydziałach czy w niektórych instytutach musicie po prostu zbierać 30 ECTS-ów. Nieważne też, czy znajdziecie wszystkie odpowiedniki. Tutaj w tej akurat kwestii najlepiej się kontaktować, albo poczytać regulamin waszego instytutu, albo kontaktować się z koordynatorem instytutowym, czyli nie tym wydziałowym, bo ta osoba nie będzie miała na pewno pojęcia, jak to działa na konkretnym instytucie, w konkretnym instytucie. Także warto tutaj mieć też to na uwadze i w razie pytań właśnie kontaktować się z koordynatorem instytutowym. Jeśli chodzi jeszcze o zajęcia, to myślę, że w przypadku, kiedy nie znajdziecie odpowiedników danego przedmiotu, fajne jest to, że możecie sobie chodzić na zajęcia, jakie chcecie tak naprawdę. I nieważne, jaki kierunek studiujecie, ale jeżeli się czymś interesujecie, chcieliście chodzić zawsze na jakieś zajęcia, czy to jakieś językowe, czy no, tak naprawdę z każdej dziedziny. Podczas Erasmusa macie taką możliwość i po prostu możecie sobie na nie chodzić, więc myślę, że to jest też fajna opcja gdzieś tam na dowiedzenie się czegoś ciekawego, czy rozwinięcie też swoich pasji. Oczywiście na pytania też będzie czas, jakby co, dam wam po prostu znać. Tak, wiele osób może się też obawiać, jak to będzie z tym językiem, bo przecież nie wszyscy tutaj jadą zapewne z filologii na Erasmusa.
tylko z jakichś innych kierunków. Warto pamiętać, albo przede wszystkim sprawdzić, czy uczelnia, którą wybraliście, w ogóle prowadzi zajęcia w języku, który znacie, czyli przeważnie jest to angielski. Często problem jest w Hiszpanii na przykład, kiedy, no, gdzie właśnie na uniwersytetach jest zdecydowanie mniej przedmiotów prowadzonych w języku angielskim i się okazuje, że no, osoba po prostu tam przyjeżdża, nie za bardzo zna hiszpański albo nie zna go na tyle, żeby swobodnie uczestniczyć w zajęciach. No i po prostu może być problem z zaliczeniem takich zajęć, więc warto sprawdzić generalnie, co oferuje dana uczelnia zagraniczna, ale to też nie jest tak, że musicie się teraz stresować, że pojedziecie i już czegoś nie zrozumiecie, czy już od razu czegoś nie zdacie, to żeby tak nie zabrzmiało, bo właśnie latem, teraz lipiec, sierpień, organizowane będą kursy językowe, darmowe. One są organizowane przez naszą uczelnię, podczas których można po prostu podszlifować dany język. Jest bardzo dużo języków do wyboru. Nie mam dokładnej listy, ale myślę, że no te podstawowe: hiszpański, włoski, chyba też portugalski, francuski. No, większość języków, gdzie ten Erasmus jest popularny, że tak powiem, to te zajęcia się odbywają. Warto też poszukać informacji, czy jak odbywają się jakieś kursy językowe na miejscu, to znaczy na uczelni zagranicznej. Często dla Erasmusów organizowane są właśnie kursy, czy to jeszcze takie letnie, jeżeli ktoś wybiera się na semestr zimowy. Często właśnie 2 tygodnie wcześniej na przykład można przyjechać i uchodzić na taki kurs. One są w sumie są bezpłatne, tak? Dla Erasmusów generalnie dużo rzeczy jest bezpłatnych. Także warto gdzieś tam poszperać na stronie internetowej waszej wybranej uczelni i zobaczyć, czy takie kursy są w ogóle organizowane, czy to właśnie takie letnie, czy już po prostu w trakcie trwania waszej wymiany, jak będziecie na miejscu. I nie zniechęcać się, tak jak tutaj napisałam. Wiadomo, że osoby, które są na filologii, mają trochę łatwiej, bo jadą przeważnie do kraju, gdzie mówi się w języku, który studiują, ale myślę, że tutaj osoby, które no nie studiują filologii, ale jakieś inne kierunki, też na pewno sobie świetnie poradzą i generalnie Erasmus to jest ogromna szansa i bardzo polecam nie zniechęcać się nawet tym językiem, bo jest wiele możliwości i język na pewno nie będzie największą przeszkodą, żeby w ogóle wyjechać czy sobie poradzić mimo wszystko. Jeśli chodzi o zakwaterowanie, ja byłam co prawda 2 razy na Erasmusie w Niemczech i tam akademiki dla Erasmusów, zakwaterowanie dla Erasmusów były zagwarantowane, więc jakby nie musiałam się tutaj martwić. Więc warto też, jak mówię, poszperać na stronie internetowej właśnie waszej uczelni, czy jest jakaś informacja, że takie zakwaterowanie przysługuje osobom, które przyjechały na Erasmusa. Warto też napisać jakiegoś maila. Jakby, wiecie, nie trzeba się wstydzić tego, że czegoś nie wiecie. Wiadomo, że każdy chce tutaj załatwić sobie jak najlepsze warunki, żeby się nie denerwować. Ludzie też pracują w różnych działach i są właśnie po to, żeby odpowiadać na wasze pytania. Więc ja myślę, że jeżeli naprawdę nie znajdziecie jakiejś informacji i no, się zaczynacie denerwować, to myślę, że nie warto nie wiedzieć i się denerwować, tylko właśnie napisać do kogoś maila i spróbować tą informację uzyskać. Ale tak, ze swojego doświadczenia też właśnie mogę powiedzieć, że jeżeli dostajecie jakiegoś maila z uczelni zagranicznej, naprawdę warto go dobrze czytać i zobaczyć, czy nie ma właśnie jakichś deadline'ów. Często jest tak, że jest opcja tego zakwaterowania, nie darmowego, tylko jakby gwarantowanego dla studentów przyjeżdżających na Erasmusa, ale deadline'y są dosyć bliskie. Także warto pilnować tych terminów, bo po prostu zaoszczędzi nam to nerwów i być może też pieniędzy. Jeśli się jednak okaże, że albo uczelnia nie ma w ogóle akademików, albo no nie chcecie mieszkać w akademiku, warto po prostu zrobić samemu research na Facebooku i wpisać na zasadzie miasto Erasmus 2021, czy coś takiego. Naprawdę myślę, że w każdym mieście
gdzie odbywa się Erasmus, gdzie uczelnia przyjmuje studentów Erasmusa. Taka grupa jest. I kolejna sprawa to właśnie strona, czy też strona internetowa, czy strona na Facebooku lokalnego ISN-u, czyli stowarzyszenia. Tak jak mówiłam, w wielu miastach i w wielu krajach istnieją sekcje ISN-u. I tam działają osoby, które na pewno też Wam pomogą, bo od tego właśnie są. Często też mogę powiedzieć, że na ich stronach możecie znaleźć nie dość, że informacje w ogóle o grupach, gdzie szukać na przykład zakwaterowania, czy jakichś stronach internetowych, to często też możecie znaleźć jakieś zniżki, jakieś kody rabatowe i możecie na przykład wynająć małe mieszkanie czy pokój za jakąś atrakcyjną cenę. Jeśli chodzi o dojazd, to w sumie to się tak wszystko tutaj łączy, że warto być właśnie w tych grupach na Facebooku, bo prawdopodobieństwo, że jedziecie zupełnie sami z całej uczelni, z całej uczelni tutaj od nas z Poznania, na uczelnię zagraniczną jest raczej znikome. Przeważnie jadą no chociażby dwie osoby do danego miasta, więc warto gdzieś po prostu zapytać, czy to na tej grupie Erasmus Family UOM Poznań, czyli tutaj będą ci studenci typowo z Poznania, znaczy z uczelni poznańskiej naszej, a jak nie, to na tej grupie Studenckie Wyjazdy z Erasmus Plus, no i tam będą już osoby z całej Polski, ale no być może są to osoby na przykład z waszej okolicy. Do czego tutaj dążę? No, być może zdarzy się tak, że ktoś będzie jechał samochodem i po prostu będziecie mogli się z nim zabrać. Jeśli chodzi o transport zbiorowy, typu samolot czy autobus, to też warto oczywiście zabukować bilety wcześniej, bo to wiadomo, że się oszczędza i to też się wiąże z tym, żeby wcześniej sprawdzić, kiedy zaczynają się Wam zajęcia, kiedy zaczyna się rok akademicki na Waszej uczelni zagranicznej, bo po prostu można sobie to wszystko fajnie zaplanować i zaoszczędzić trochę pieniędzy. Tutaj jeszcze w pierwszej kropce widzicie coś takiego jak ISN Card. To jest taka karta rabatowa, zniżkowa i taką kartę będziecie mogli kupić już na miejscu, czyli oczywiście zakładając, że tam jest ISN. Jeżeli taka sekcja ISN-u w waszym mieście się będzie znajdować, będziecie mogli kupić taką kartę. Teraz nie chcę wam skłamać, ile ona kosztuje, ale no bardzo mało. Generalnie porównując z zniżek, jakie można otrzymać, to naprawdę warto ją kupić. Przykładowe zniżki to zniżka 10% na Flixbusa. Jest jeszcze zniżka na Ryanaira, gdzie możemy od września do czerwca przewieźć za darmo bagaż 25 kg, co wydaje mi się, że jest bardzo atrakcyjne, mając na uwadze to, że wiele osób na Erasmusa dojeżdża, albo raczej dolatuje samolotem. Więc duża walizka za darmożkę, myślę, że fajna okazja. Ale taką kartę, tak jak mówię, będziecie mogli dopiero kupić na miejscu, no bo jakby dopiero tam będziecie studentami na wymianie. Jeśli chodzi o egzaminy na uczelni zagranicznej, no to po pierwsze nie jest powiedziane, że będziecie takie mieć. Każdy system w ogóle edukacji jest w każdym kraju inny, więc być może nie będzie tak, że jak u nas na zasadzie, że mamy zaliczenie, a potem mamy egzamin. Tam być może będzie tylko zaliczenie i egzaminu tego w ogóle nie będzie. Jeżeli się jednak zdarzy, że będzie egzamin i no nie uda się Wam go zdać, to też tragedii nie ma. Jakby pamiętajcie o tym, że to jest tylko wymiana tak naprawdę i nie trzeba się przejmować niezdanym jakimś przedmiotem, bo też jakby nikt nie jest tutaj nastawiony na to, że wiecie, że wy jedziecie, czegoś nie zdacie i od razu będą wam kazać, nie wiem, zwracać pieniądze za wyjazd, bo a czegoś nie zdaliście, no tak nie będzie. Warto też, jak już przyjedziecie na miejsce, na uczelnię zagraniczną, zagadać z wykładowcą i zgłosić generalnie, że jesteście Erasmusami. I często ci wykładowcy też trochę przymykają oko, albo się generalnie cieszą, że ktoś przyjechał do nich na Erasmusa i być może albo będziecie mieli jakieś inne zadanie, albo w przypadku na przykład, jeżeli traficie na uczelnię, gdzie no, te zajęcia na przykład nie są po angielsku, ale na przykład po portugalsku. Wiem, że w Portugalii też
takie akcje się zdarzają, że zajęcia są po portugalsku, a ktoś no, nie zna tego języka. Być może wykładowca udostępni Wam materiały jakieś po angielsku lub możecie napisać egzamin po angielsku. Także warto tutaj też się troszkę zaangażować, no żeby wiadomo, ten egzamin czy w ogóle ten przedmiot jednak zdać. Aczkolwiek jeżeli czegoś się nie uda zaliczyć, to też tragedii nie ma, po prostu będziecie musieli dany przedmiot zaliczyć po powrocie w Poznaniu. Jeśli chodzi o finanse, no tak jak mówiłam, każdy kraj należy do danej grupy jakby grantowej. Mamy trzy grupy grantowe i tutaj macie przedziały, tak? 450, 500 albo 520 euro na miesiąc grantu, w zależności od tego, do jakiego kraju jedziecie. Wiadomo, że te kraje bardziej bogate, to będą miały wyższy grant. Warto też pamiętać, że tutaj właśnie dałam gwiazdkę, że nie dostajecie całego grantu od razu przed wyjazdem. Dostajecie przeważnie 90% całej sumy, czyli na przykład jeżeli jedziecie na 5 miesięcy, no to mnożycie sobie miesięczny grant razy 5 i nie dostajecie całej tej kwoty, tylko tak jak powiedziałam 90 i to jest no, zabezpieczenie dla uczelni, bo tak mi się wydaje, że musiały się zdarzać takie akcje, że ktoś po prostu wyjechał na Erasmusa, dostawał pieniądze, no okazało się, że tam w ogóle tak naprawdę się nie uczył, no nic nie zdał, kończył, jakby wracał do Poznania, nie kontynuował studiów, no a pieniądze jakby tak naprawdę przepadły. Więc to jest takie zabezpieczenie dla uczelni i motywacja, myślę, dla studentów, żeby właśnie tutaj zabezpieczyć te finanse. I tak, to pozostałe 10% dostajecie po powrocie do Poznania, ale po rozliczeniu całego wyjazdu. Rozliczenie wyjazdu to jest po prostu dostarczenie kompletu dokumentów, tak jak mówiłam, na przykład tego confirmation of stay z tymi datami, czy też karty ekwiwalencji, czyli tej listy przedmiotów, jaki przedmiot za jaki wzięliście. Jeśli chodzi o jakieś tutaj formy może zaoszczędzenia, to tak jak mówiłam, można korzystać z ISN kart, także jeżeli no, jest u Was sekcja ISN-u, polecam sobie taką kartę wykupić i oprócz takich zniżek powiedzmy ogólnoeuropejskich, tak jak Ryanair czy Flixbus, przeważnie te sekcje lokalne mają kilka czy kilkanaście umów z lokalnymi, czy to fryzjerami, drukarniami, jakimiś lodziarniami, restauracjami i można naprawdę parę groszy zaoszczędzić i przynajmniej poznać też fajne miejsca. Jeśli chodzi o różne stypendia, które dostajecie tutaj u nas na uczelni w Poznaniu, czy to stypendium rektora, czy stypendium socjalne, ono nie przepada. Jakby otrzymywanie grantu w euro nie wyklucza absolutnie otrzymywania stypendium socjalnego, czy też stypendium rektora. Jeśli macie zaświadczenie o niepełnosprawności, jakiekolwiek, możliwe są dofinansowania. Dofinansowania są bardzo różne. Generalnie prowadziłam już osobny webinar na ten temat, więc zapraszam na YouTube'a, jeżeli ktoś będzie chciał dowiedzieć się więcej, ale tylko wspomnę, że można po prostu wnioskować o dofinansowanie na konkretną rzecz. To może być jakiś specjalny transport, to mogą być jakieś leki, to może być wizyta, nie wiem, u rehabilitanta, no bo jeżeli wyjeżdżamy na 5 miesięcy, a ktoś potrzebuje raz w miesiącu chodzić na rehabilitację, no to sobie nie wyobrażam, że ktoś musiałby wracać do Polski. Więc to są takie rzeczy, o które można wnioskować. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to na końcu może jeszcze powiem, gdzie będziecie mogli znaleźć takie informacje. I tak, może tak, a może nie wiem, się obawiacie generalnie tego Erasmusa, że się tam nie odnajdziecie, że wiadomo, jedziecie do innego kraju, do obcego, być może języka też nie znacie. Ale mogę Was zapewnić, że na pewno nie będziecie tam sami. Na pewno znajdą się tam też inni Erasmusi z całego świata. Oczywiście Erasmus jest tylko w Unii Europejskiej, ale jest też wiele innych programów i na pewno studenci spoza Unii Europejskiej też się tam znajdą. Więc warto się otworzyć po prostu na nowe osoby,
na nowe znajomości i myślę, że naprawdę Wam tutaj to zaplusuje i będziecie mieć super wspomnienia. Warto też już właśnie wcześniej, jeszcze przed wyjazdem, poszukać, czy na danej uczelni są jakieś organizacje studenckie, czy też właśnie lokalne, działające na rzecz studentów. Tutaj oczywiście polecam IETN, bo naprawdę fajne wydarzenia się odbywają. I tak, no myślę, że generalnie wasz pobyt będzie zdecydowanie łatwiejszy i przyjemniejszy, jeżeli się otworzycie i nie będziecie się bać działać gdzieś tam wspólnie z innymi studentami, z innymi osobami. Tak, teraz tutaj mam przydatne linki. Oczywiście ten webinar będzie nagrany, znaczy jest nagrywany i wszystko to jeszcze będziecie mogli sobie zapisać, jeżeli teraz nie zdążycie. W każdym razie tutaj podsumowałam linki, o których mówiłam, albo zaraz wspomnę. I tak, pierwszy link to jest link do naszej strony ISN-owej i tam konkretnie Was interesuje zakładka program Erasmus+. Tam, jak mówiłam, możecie poczytać o formalnościach. Tak, tam myślę, że bardziej takie właśnie formalne rzeczy. Chociaż ogólnie na naszą stronę też zapraszam, można zobaczyć, co robimy. Kolejna kropka to jest strona uczelniana. To jest bardzo nowa strona, została zmodernizowana ostatnio i jest bardzo inteligentna, że tak powiem. Już bardziej takie formalne rzeczy, właśnie jakieś regulaminy, stawki, jeśli chodzi o przyznawanie grantu, tak, czyli tabelkę, jaki kraj do jakiej grupy grantowej należy i oczywiście kontakt do koordynatorów tych wydziałowych, o których Wam wspominałam, także warto też tam naprawdę zajrzeć. Jeśli interesuje Was coś bardziej praktycznego, powiedzmy, polecam stronę blogerasmus.pl. Na tej stronie znajdziecie wpisy, artykuły innych studentów z całej Polski, którzy piszą o swoim pobycie w danym miejscu podczas pobytu na Erasmusa. Jest tam taka właśnie mapa wpisów i możecie odszukać swoje miasto, do którego jedziecie i być może już tam po prostu ktoś był i ma coś fajnego na ten temat do powiedzenia. Kolejną grupą, bardzo w sumie podobną działającą do tego blog Erasmus jest globalcampus.org. Tam trzeba mieć konto, ale jest jakby całkowicie darmowe, tylko tam trzeba podać maila i działa to dokładnie na takiej samej zasadzie. Jest mapa, są wpisy i można sobie fajne rzeczy poczytać. I tak, grupy na Facebooku, o których już mówiłam, warto sobie dołączyć. I w razie czego jakieś pytań, wątpliwości, czy może znalezienia kompana do wyjazdu wspólnego samochodem na przykład, czy też samolotem, bo wiadomo, w kupie raźniej, to warto sobie tam dołączyć i albo sobie po prostu przejrzeć, jakie pytania się tam pojawiały, na jakie wsparcie można liczyć. I zachęcam do znalezienia tego lokalnego ISN-u, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy w stronie, czy stronę internetową i poszukania tam po prostu informacji, które Was interesują. Warto też zobaczyć, czy przed rozpoczęciem roku akademickiego, czy samych zajęć na uczelni zagranicznej nie są organizowane jakieś wydarzenia typowo dla Erasmusów. Czy to jakieś zwiedzanie miasta, zwiedzanie kampusu, jakieś international dinner, czy coś takiego. Warto po prostu wcześniej sobie polajkować takie rzeczy, żeby być na bieżąco, no i żeby też gdzieś tam się już zintegrować na początku, a nie się obudzić w połowie semestru. I to jest czas na pytania. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to można śmiało mikrofon włączyć i zadać pytanie. Albo można pisać na czacie, jeżeli ktoś nie chce albo nie może. Okej, okay, skoro taka cisza, to może ja zacznę. Dobra, tak, fajnie. Kiedy możemy się spodziewać jakiegoś orientacyjnie, może na twoim przykładzie, kiedy otrzymałaś jakąś pierwszą wiadomość, jakiś pierwszy kontakt ze strony uczelni przyjmującej zagranicznej? Mm-hmm. Tak, myślę, że na razie nie ma się co martwić w ogóle, jeżeli nie otrzymaliście takiej informacji. Działa to na takiej zasadzie, że koordynator tutaj z Poznania, wydziałowy, musi wysłać
tak zwaną nominację do uczelni zagranicznej. Być może jeszcze takie informacje nie zostały w ogóle wysłane. Generalnie chodzi o to, że jakby UAM potwierdza, że będziecie, że został wam przyznany wyjazd i pojawicie się na przykład od października na takiej uczelni. Jako że no, oczywiście na różnych wydziałach było różnie, ale no generalnie te rekrutacje były dosyć niedawno, więc ja myślę, że no, jeżeli tak do końcówki maja nikt by się do was nie odezwał, to wtedy zaczęłabym się trochę interesować, ale może też nie martwić. Ale warto wtedy na początku napisać do koordynatora tutaj właśnie z UAM-u wydziałowego, czy taka nominacja została wysłana. Generalnie pierwszą taką wiadomością, którą pewnie dostaniecie od uczelni zagranicznej, to będzie acceptance letter albo letter of acceptance. To jest właśnie taka nominacja, że oni to potwierdzają, że tak, przyjmiemy was na Erasmusa od października, czy też tam od lutego, czy marca. Więc jeżeli dotychczas nie dostaliście żadnej informacji, to ja bym się tym nie przejmowała. Myślę, że gdzieś tutaj raczej połowa maja, a jeżeli właśnie na końcu maja nikt się do was tam nie odezwie, to tutaj myślę, że można by się zainteresować. Okej, dzięki. No, skoro jeszcze nikt się więcej nie odzywa, to ja może jeszcze jedno. Nie wiem, czy masz jakąkolwiek orientację na ten temat. Może są tu inni studenci, którzy na co dzień w Poznaniu są zaocznymi. Wiadomo, że w tym momencie zmieniamy tryb. Wiesz może, jak to wygląda z płatnościami na UAM-ie, bo czysto teoretycznie one powinny być zawieszone i nie powinniśmy płacić za studia tutaj, nie będąc tutaj. Ja jestem już na tej uczelni na przedługo, że wiem, że mogę się spodziewać wszystkiego, więc masz może jakieś informacje na ten temat, jak to wygląda w takiej sytuacji? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale to jest bardzo ciekawe pytanie i muszę się dowiedzieć. No rzeczywiście, no tak na chłopski rozum, teoretycznie, skoro będziecie za granicą, chociaż no, jakby wiecie, Erasmus to jest porozumienie między uczelniami i tutaj jeszcze UAM wam daje pieniądze, więc być może rozumowanie będzie takie, że i tak musicie opłacić tutaj ten semestr, mimo że tak naprawdę was tutaj nie ma, no ale jakby uczelnia wam daje możliwość studiowania za granicą, więc wydaje mi się, że pewnie trzeba będzie to opłacić, aczkolwiek to jest tylko takie moje rozumowanie na szybko, bo nie wiem, szczerze mówiąc. Ja tylko tu wtrącę, Kacprze, z tego co ja się orientowałam, ja co prawda jestem na dziennych, ale z tego co ja wiem, to będziesz musiał płacić, bo właśnie płatność twoja tutaj sprawia, że nie musisz płacić tam, no a znaczy nie wiem, gdzie jedziesz, ale no w większości krajach są wszystkie czesne i tak dalej, więc raczej uczelnia będzie chciała, byś nadal jej płacił. Tak, myślę, okay, że tak. Spodziewałem się, szczerze mówiąc, dobra, dzięki. Panie, czy jest jeszcze jakieś pytanie? No tak, ja mam pytanie. Właśnie moja uczelnia się już odezwała do mnie i tam była informacja, że wiadomo, czy potrzeba akurat certyfikat językowy i wiem, że jest ten egzamin OLS, który jest organizowany przez Erasmusa i czy wiesz może w jakim to w ogóle się odbywa terminie, bo ani nie zostałam tak jakby dodana nigdzie, bo też była taka opcja, że po prostu jakby żeby dostać dostęp do tego testu i w ogóle nie wiem, kiedy to się odbywa. Tak, to już mówię, fajnie, że w ogóle wspomniałaś o tym, bo rzeczywiście zapomniałam w ogóle o tym powiedzieć. Przed wyjazdem każdej osoby, każdego z was dostaniecie, teraz nie chcę wam skłamać, ale chyba jakby od uczelni tutaj naszej z Poznania, link do testu językowego. Możecie tam sobie wybrać język i to jest na zasadzie testu poziomującego, zupełnie niezobowiązującego. Robicie ten test przed wyjazdem oraz po powrocie. Teoretycznie taki test zakłada, że po powrocie ma być progres, wiadomo. Aczkolwiek jeżeli nie będzie tego progresu, będziecie mieli taki sam wynik albo gorszy, to też się nic naprawdę nie stanie, po prostu trzeba to zrobić. Z tego co pamiętam, jeżeli ktoś tutaj w razie czego mnie będzie chciał poprawić, to śmiało. Wydaje mi się, że to było na zasadzie maksymalnie miesiąc przed wyjazdem. Także wydaje mi się, że teraz jeszcze jest zdecydowanie za wcześnie. Z tego co pamiętam, ten test językowy był tak naprawdę chwilę przed wyjazdem. To mnie zastanawia, bo właśnie jakby ta uczelnia, na którą ja wyjeżdżam, jakby prosi do 30 czerwca właśnie o informacje i o te wszystkie jakby dokumenty i właśnie między innymi o certyfikat językowy.
Także nie wiem w takim razie, jak to trzeba załatwić. Tak, o widzę wiadomości. No właśnie jest, tylko że ja nie dostałam tego linka, bo już nawet z panią Katarzyną Hindelbrand rozmawiałam na ten temat i jeszcze nie dostałam tego linka, także nie. No być może jeszcze musisz po prostu spróbować, bo generalnie być może jest taka możliwość, żeby uzyskać w takim razie jakby dostęp do tego testu wcześniej, skoro tutaj uczelnia od ciebie wymaga jakby dosłania takiej informacji wcześniej. Tutaj właśnie koleżanka pisze, że możesz napisać na erasmus@amoedu.pl i dostaniesz zapewne dostęp po prostu do takiego testu. I myślę, że tak, no, że zrobisz ten test i tam w PDF-ie po prostu będziesz miała ten wynik i w PDF-ie będziesz mogła to po prostu przesłać uczelni. A jeszcze zapytam, oni wymagają, dobra, od ciebie, oni wymagają od ciebie stricte tego właśnie testu OLS, bo generalnie ja, kiedy zacząłem sobie ten certyfikat umiejętności językowych, to musiałem napisać do mojego wykładowcy języka angielskiego, z którym miałem zajęcie na uczelni normalnie, i on mi na podstawie zaliczonych poziomów taki certyfikat wystawiał i ja właśnie taki musiałem dosłać, więc możesz też odezwać się właśnie w ten sposób, nie? U mnie to wystarczyło. Tak, fajnie, fajnie, że właśnie tutaj dajecie no, znać, jak to u was wygląda na wydziale. Tak, akurat właśnie. To znaczy, na przykład u mnie właśnie musiało być w ten sposób, że musi być to certyfikat, nie może być to żadne zaświadczenie z uczelni i wiadomo, dalej już jest za późno, żeby załatwić, bo akurat ja potrzebuję hiszpański i po prostu właśnie powiedzieli, że wystarczy ten OLS, także to też jest jakby fajna opcja dla innych osób, które właśnie może będą potrzebowały, to prawdopodobnie w większości uczelni właśnie ten OLS wystarcza, nie trzeba jakichś innych certyfikatów robić. Tak, tak, to potwierdzam. No na przykład ja w Niemczech nie potrzebowałam niczego więcej, tylko ten test OLS robiłam i jak tutaj właśnie kolega napisał, test jest przede wszystkim wymagany w ogóle do tego, żeby podpisać umowę i dostać stypendium i żeby w ogóle wyjechać. No i ewentualnie tutaj kwestia tego, że być może już wcześniej wymaga tego uczelnia zagraniczna, ale to na pewno otrzymacie jakby wiadomość od uczelni zagranicznej. Czy jeszcze coś, jakieś pytania? Śmiało. Ja bym chciała jeszcze zapytać, bo mówiłaś... Mogę? Czy... No, Kasia. Proszę, ja kolejna będę. Okej, super, dzięki. Mówiłaś, że byłaś w Niemczech, jakbyś mogła, może tak krótko, żeby też może nie każdego to tak interesuje, bo ja też się wybieram do Niemiec, i mogłabyś coś powiedzieć tak konkretnie bardziej pod kątem właśnie Erasmusa w Niemczech, na przykład jak to wygląda z poziomem nauczania, czy są takie bardzo ściśle się trzymają tych wszystkich reguł, bo tak jakoś to mnie trochę martwi i może jakbyś mogła powiedzieć, w jakich miastach byłaś? Jasne. To tak, to na szybko powiem. Byłam we Freiburgu i byłam w Mainz. Raz byłam na licencjacie, raz byłam na magisterce. Jeśli chodzi o te niemieckie zasady, to szczerze mówiąc mam wrażenie, że generalnie poziom nauczania, czy poziom, w sensie może poziom materiału, poziom trudności materiału w Niemczech jest zdecydowanie niższy niż u nas. Ja akurat studiowałam filologię, więc też ciężko mi ocenić jakieś tutaj ścisłe przedmioty, nie wiem z jakiego kierunku jedziesz, ale generalnie jeśli chodzi o jakieś takie, nie wiem, nie było jakieś tak naprawdę jakichś, nie wiem, szczegółowych czy dziwnych zasad, że się bardzo czegoś tam trzymali. Nie odczułam w ogóle czegoś takiego. Jakby, no wiadomo, też były jakieś tam na przykład listy obecności, no ale to tak jak tutaj u nas w sumie na UAM-ie. Myślę, że tam nawet bardziej tak liberalnie do tego podchodzili, szczególnie, że no właśnie do tych Erasmusów to tak różnie podchodzili, nie? Że, no bo wiadomo, jak się jedzie na Erasmusa, to oczywiście gdzie jedzie się studiować, ale nie tylko. Nie wiem, czy odpowiedziałam na swoje pytanie. Generalnie też jeszcze, tak, jeszcze tylko ci mogę tutaj wspomnieć też do innych osób, których to interesuje, że ja i jeszcze tutaj parę koleżanek opowiadałyśmy wcześniej też o swoim Erasmusie i na wcześniejszych webinarach i dostęp do tego jest oczywiście do nas na YouTubie, więc jeżeli kogoś interesuje jakieś konkretne miasto czy kraj,
to zapraszam na YouTube'a. Z tego co pamiętam, było mówione o Niemczech, także ja o tym opowiadałam, o Portugalii i o Hiszpanii. Nie pamiętam niestety, jakie miasta w Hiszpanii i w Portugalii, ale to zapraszam już do nas na YouTube'a. Okej, super, dziękuję. Dobra, Marta, teraz chyba. Bo mówiłaś, że jeśli się nie znajdzie tych zajęć, które są odpowiednikami tych zajęć u nas na miejscu, to że można wybrać zajęcia nie odpowiadając temu programowi, że jakby tak. dziedzinę, którą się studiuje, ale to rozumiem, że wtedy kosztem tego, że tutaj w Poznaniu po powrocie zaliczamy te przedmioty, tak? Tak, to też jest, rozumiem. Generalnie, no, przykro mi, że tak muszę odpowiedzieć, ale to bardzo zależy od instytutu i od wydziału. Niestety, bo mam dwa właśnie bardzo różne doświadczenia, jeśli chodzi o swoje Erasmusy. Może zacznę od tego, żeby no jednak próbować znaleźć jak najwięcej tych ekwiwalentów, tych odpowiedników, żeby, wiadomo, żeby nie zostawiać sobie więcej pracy na Poznań. Też bym Wam radziła nie trzymać się tak zupełnie na przykład nazw, jeśli chodzi o nazwy w ogóle przedmiotów, tak, że tutaj coś się u nas w Poznaniu na przykład nazywa, na swoim przykładzie tutaj powiem, miałam coś o jakiejś kulturze prawosławnej czy coś takiego, a za granicą w Niemczech coś nazywało się tam kultura Słowian i jakby robiliśmy zupełnie inne rzeczy, ale tak naprawdę zgadzało się mniej więcej dziedzina, zgadzały się godziny, zgadzały się ECTS-y i zostało mi to zaliczone. To oczywiście zostanie zatwierdzone przez koordynatora, więc też jeżeli wybierzecie sobie jakiś przedmiot no zupełnie odbiegający od waszego programu studiów, mam tutaj na myśli jako ekwiwalent, bo to, o czym mówiłam, że jeżeli, że możecie sobie wybrać jakiś przedmiot, to na zasadzie takiego czegoś dodatkowego. Na przykład ja na swoim ostatnim Erasmusie studiowałam germanistykę, ale poszłam sobie na zajęcia z rosyjskiego. Oczywiście nie chodziłam na nie na zasadzie właśnie, że wzięłam to jako odpowiednik, jako ekwiwalent, tylko zupełnie hobbystycznie i jakby ta ocena została mi przypisana, ale jakby nie została podciągnięta pod germanistykę, tak? To było zupełnie jakby coś dodatkowego. I tutaj po prostu mówię o tym, że w ogóle jest taka możliwość, że możecie zapisać się po prostu na jakieś inne zajęcia, które Was interesują. I to nawet abstrahując od tego, czy znajdziecie te ekwiwalenty, czy nie. Może być tak, że znajdziecie wszystkie ekwiwalenty, co by było tak naprawdę idealne, ale oprócz tego chcecie jeszcze chodzić na jakieś tam zajęcia, nie wiem, z biologii, czy na jakiś WF, no cokolwiek, to po prostu jest też taka możliwość. A jeśli chodzi o te ekwiwalenty, to tak jak mówię, no najlepiej, żeby znaleźć ich jak najwięcej, ale też warto po prostu dobrze poszperać, trochę popróbować, że tak powiem, bo tak naprawdę najważniejsze są te punkty ECTS. Też tak mówiłam, no niestety to zależy od instytutu i od wydziału, czy musicie uzbierać tych punktów 30, mimo tego, że na przykład odpowiedników jakichś nie znajdziecie. Tak jest na przykład na filologii, na Instytucie Filologii Romańskiej, gdzie mimo tego, że nie znajdziecie jakichś odpowiedników i tak naprawdę macie na przykład 25 punktów, to te 5 punktów musicie zapchać sobie jakimiś innymi przedmiotami. Nie wiem, czy odpowiedziałam na Twoje pytanie, mam nadzieję, że trochę tak. Tak, ja akurat jestem na filologii romańskiej, więc idealny przykład. Bo chciałam jeszcze zadać jedno pytanie, ale to już odpowiedziałeś w takim razie. Jak się chodzi na te przedmioty spoza ekwiwalentów, to one też się zaliczają wtedy do ECTS-ów, tak? W tym no tak, no, szczególnie tutaj właśnie na romanistyce. Tak, no jakby jeżeli musimy tutaj dobić do tych 30 ECTS-ów, no to tak, to po prostu trzeba jakby je zaliczyć, no chyba, że komuś tam się wiadomo powinie noga, tak jak mówiłam, to naprawdę tragedii nie będzie i nikt tutaj Wam głowy nie urwie za to, bo no takie rzeczy się po prostu zdarzają, ale tak, one się po prostu liczą do tej całej puli. Okej, jasne, dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie? Ja mam pytanie dotyczące przedmiotów. Czy to w takim razie mogę brać przedmioty, ja jadę na trzeci rok, to będę mogła brać przedmioty jeden z drugiego roku, jeden z czwartego i tak po prostu mieszać, mam taki indywidualny jakby tok studiów?
Niestety muszę znowu odpowiedzieć, zależy od wydziału, a w sumie najbardziej od koordynatora, który ci te przedmioty ewentualnie zatwierdzi lub też nie zatwierdzi. Tutaj jeżeli na przykład się okaże, że, no bo wiadomo, programy studiów są na różnych uczelniach różne i być może jest tak, że to, co ty masz realizować na trzecim roku, to za granicą realizują na drugim czy na pierwszym. No różnie się to zdarza. Także jeżeli rzeczywiście no, będzie po prostu taka potrzeba, to myślę, że jeżeli tutaj będzie to uzasadnione i koordynator się na to zgodzi, to myślę, że tutaj nie będzie problemu. Generalnie osobą zatwierdzającą te przedmioty jest, czy mam teraz nie skłamała, dyrektor do spraw studenckich, czy to chyba na każdym instytucie też się inaczej nazywa, ale to generalnie załatwia, taką informację możecie uzyskać u koordynatora instytutowego, nie tego wydziałowego, tylko na instytucie. Tak, no ale generalnie zdarzają się takie rzeczy, że bierzesz przedmiot tak naprawdę nie ze swojego roku, czy nawet nie ze swojego etapu studiów. Dobra, dzięki. Jeszcze mam pytanie. Mhm. Jeżeli u nas jeden przedmiot trwa rok, a tam na przykład będę pół roku, to oni mi to zaliczą? Czy będę musiała tam u nas chodzić pół roku? Jak to wygląda wtedy? A ty jedziesz na pół roku, tak? Tak, jadę na jeden semestr, a mam, chciałabym wziąć takie przedmioty, które tutaj mam w Polsce, całoroczne. Znaczy nie, no to po prostu zaliczasz jakby przedmiot, dany przedmiot za granicą, wracasz tutaj do Poznania, no i jakby kolejny semestr zaliczysz tutaj. Nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś znaczenie, jeżeli sam przedmiot trwa na przykład rok. No bo to też jakby, tak mi się przynajmniej wydaje, tak jak w USOS-ie na przykład, nie? Macie jakieś, no mimo że jakiś przedmiot trwa rok, to w każdym semestrze jest na to rejestracja osobna. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby to nie ma w ogóle związku, czy coś trwa jeden semestr, czy dwa. Po prostu będąc za granicą będziesz musiała zaliczyć jakby te pół roku. No i po powrocie, jeżeli rzeczywiście ten przedmiot trwa tutaj dalej, no to tą kontynuację już tutaj u nas na UAM-ie. Okej, okay, dzięki. I właśnie, bo jakby ja jestem z Wydziału Prawa Administracji i u nas mamy wziąć minimalnie dwa przedmioty, ja mam dużo więcej przedmiotów na roku w Polsce i wtedy jakby jak mam zaliczyć te przedmioty, które mam które mam w Polsce i równolegle mam robić dwa jakby i w Polsce i tam w Hiszpanii. Bo to wtedy jakby jak jest online, no to jest okej, no bo można równolegle, no ale teraz chyba już będziemy wracać i wtedy no nie mogę zaliczyć przedmiotów, których nie mam. To znaczy dobrze rozumiem, że u was na wydziale musicie wziąć jakby, żeby dwa przedmioty zaliczyć na UAM-ie? Czy dwa przedmioty na Erasmusie? Tak, dwa przedmioty na Erasmusie, bo tam też trzeba prawnicze przedmioty. To znaczy tak, no wiadomo, to w sumie też się wiąże z tymi odpowiednikami, no to najlepiej wziąć tyle, ile ci się będzie pokrywać. No tak jak mówisz, minimum dwa, tak czy inaczej musisz wziąć. No jeżeli by tutaj było, nawet jeżeli by było stacjonarnie tutaj już u nas na UAM-ie, czy też tam w Hiszpanii, to warto na początku semestru, czy na początku waszego wyjazdu napisać do wykładowcy tutaj w Poznaniu z informacją, że jesteście na Erasmusie, nie macie odpowiednika i być może jest jakaś inna forma zaliczenia danego przedmiotu. Może będziecie, nie wiem, będziecie mogli jakieś pisać, jakieś eseje czy coś takiego, żeby po prostu nie zaliczyć tego przedmiotu po powrocie dopiero, tylko zaliczyć go równolegle z osobami, które zostały w Polsce, tutaj w Poznaniu. Jakby taka forma trochę indywidualnej organizacji studiów, bez tak naprawdę brania indywidualnej organizacji studiów, tylko na zasadzie porozumienia z wykładowcą. Dobra, dzięki wielkie. Czy ja jeszcze mogę mieć jedno szybkie pytanie? Właśnie tutaj, jeśli chodzi o przedmioty i ECTS. Co jest ważniejsze, żeby wziąć na uczelni zagranicznej po prostu te 30 ECTS-ów, u mnie właśnie na wydziale to ma być 30 ECTS-ów, czy po prostu oby jak najwięcej przedmiotów się pokrywało z uczelnią tutaj w Poznaniu? Czyli powiedzmy, że tutaj mam 8 przedmiotów, a na uczelni zagranicznej okazuje się, że mam 3, ale za te 3 dostanę te 30 ECTS-ów,
No ale jakby 5 przedmiotów zostaje bez, no właśnie, bez zaliczenia, tak. czy... To tak, to w takim momencie, znaczy w takiej sytuacji liczy się raczej ilość przedmiotów, znaczy ilość odpowiedników. Może się też tak zdarzyć, że jeżeli ktoś studiuje na przykład filologię i ma zajęcia z praktycznej nauki języka, no to ten cały komponent składa się na przykład tam jakby z 4 takich podprzedmiotów i tam wychodzi na przykład 12 ECTS-ów. Może się okazać, że jakby ten cały komponent, jakiś jeden przedmiot możecie zaliczyć 2 przedmiotami za granicą, albo odwrotnie. Jeżeli macie jakieś 2 przedmioty za granicą i one mają na przykład tylko po 2 punkty, a tutaj w Polsce macie przedmiot, który ma aż 4, no to bierzecie sobie te 2 przedmioty za granicą i zaliczacie jedno, ale generalnie, jeśli odpowiadając na twoje pytanie, to bym się kierowała raczej tymi odpowiednikami, bo jakby no nie będą ci mogli przypisać do USOS-a zaliczenia za dany przedmiot, a to jest jakby najważniejsze. Te ECTS-y to, czy rzeczywiście jakby trzeba uzyskać, tak jak mówisz, u ciebie akurat na wydziale te 30 ECTS-ów, żeby jakby zaliczyć tego Erasmusa, ale no jeżeli nie będziesz miała zaliczonych przedmiotów, to będziesz je musiała zaliczyć po prostu w Poznaniu. To wydaje mi się, że jakby ja też rozumiem, że może też nie warto brać sobie za dużo na głowę podczas Erasmusa, bo każdy ma tam jakieś inne priorytety podczas wymiany, ale no ja bym się jednak kierowała tym, żeby wybrać jak najwięcej odpowiedników. Okej, okay, super, dzięki. Czyli jednak właśnie odpowiedniki się liczą bardziej niż... Tak. Nie bardziej, tylko po prostu równowaga musi być zachowana. Mhm. Jasne, super, dziękuję Ci bardzo. Mogę uzupełnić, Aniu? Jasne. Bo wygląda to w ten sposób, że wszystko zależy od wydziału i na dobrą sprawę kierunku, jaki studiujesz. Są kierunki, które mają coś takiego jak takie przedmioty kluczowe, takie jakby kierunkowe. I wygląda to tak, że przykładowo masz w ciągu semestru 8 przedmiotów, z tego 2 są te kierunkowe, a reszta jest taka, powiedzmy, specjalnościowa, dodatkowa. Jeśli pojedziesz i zrobisz na Erasmusie za, nie wiem, 20 albo nawet za 40 ECTS-ów, te 6 przedmiotów, a nie zrobisz tych 2 swoich kluczowych, tych kierunkowych, to po powrocie do Polski tak będziesz musiała zrobić te 2, bo zrobiłeś, że tak powiem, dodatkowe, a nie te, które należą do tego kierunku, tak jakby wprost, 1:1. Więc na pewno, to mówię, to wszystko zależy, szczerze mówiąc, od kierunku, bo tak się może zdarzyć, a 2, w tym przypadku rzeczywiście dobrze jest przede wszystkim jakby robić rzeczy, które nawiązują do kierunków studiowanych w Polsce, ale tu znowu wszystko zależy od wydziału, bo na jednym wydziale, bo wbrew pozorom to raczej tu chodzi o ECTS-y, bo jednak zależy to znowu od wydziału. Na jednym wydziale przepisano mi po prostu przedmioty na podstawie zrobionych ECTS-ów, których tam miałem 30 parę, a na drugim po prostu niezależnie od tego, że zrobiłem jakiś przedmiot, nie został on mi przepisany, uznany tylko dlatego, że nie był odpowiednikiem tego, co zrobiłem w Polsce. Więc mówię, to jest dość loteria od tego, co, na jakim wydziale, szczerze mówiąc, studiujesz. O to bym podpytał, czy nie ma czegoś, co musi, co jest jakby kluczowym, takim kierunkowym przedmiotem na twoim roku czy kierunku studiów. Jasne, rozumiem. Dzięki bardzo za uzupełnienie. Czyli generalnie można z tego wywnioskować, że kluczowy jest kontakt z koordynatorem wydziałowym, tudzież instytutowym, tak? Że bez tego ani rusz. Od tego trzeba zacząć. Tak. Jeśli chodzi o przedmioty, to tutaj koordynator instytutowy, koordynator wydziałowy tylko umowa z Erasmusem formalności, takie, wiecie, stricte formalne naprawdę rzeczy. Jeśli chodzi tutaj o przedmioty, to rzeczywiście no, osoba, która no, po prostu na tym zna, tak, czyli wasz instytut. I tak. Wiesz, u mnie po prostu nie ma instytutu, więc dlatego mówię wydziałowy. Aha, ale na przykład nie musiałeś dosyłać komuś podczas rekrutacji jakiegoś formularza, czy coś takiego? To do dziekanatu, do bosu. No to być może, to ja bym raczej tutaj w dziekanacie w takim razie spytała, no bo
ktoś się musi tym zajmować, że tak powiem, bo ktoś będzie musiał podpisać tą kartę ekwiwalencji, ktoś będzie uznawał te przedmioty, więc być może warto tutaj właśnie w dziekanacie uderzyć, kto podpisuje po prostu taki dokument. I tak, raczej tutaj, no niestety to tak trochę głupio brzmi, że zależy od wydziału, zależy od kierunku, ale no niestety tak to jest, że czasami jednemu coś uznają, jednemu nie uznają i to taka rzeczywiście trochę loteria. Okej, okay, a powiedzmy tylko, są jakieś ogólnie ustalone deadline'y w kontekście właśnie dostarczania tych dokumentów, tych właśnie przedmiotowych i tak dalej, bo szczerze mówiąc, wchodzę od dwóch, trzech tygodni na stronę mojej uczelni przyjmującej i generalnie ona cały czas jest w budowie i cały czas nie ma żadnej bazy przedmiotów i jest... Co się nie stresuje się jeszcze, bo wiadomo, że jeszcze jest mnóstwo czasu, ale jednak żadnych informacji w kontekście deadline'ów wydziałowych też nie mam. Strona uczelni przyjmującej jest w ciągłej przemówie. I mam takie, kurczę, no coś tu troszeczkę mi zajeżdża brakiem profesjonalizmu, no, ale południowcy, jestem w stanie ich zrozumieć, bo taka ani inna kultura, więc tylko pytam o te deadline'y. Czyli są jakieś ogólne? Ogólnie nie ma takich deadline'ów. Tak naprawdę wszystkie dokumenty są Wam potrzebne tylko po to, żeby podpisać umowę, a biuro Erasmusa, czy tam koordynator wydziałowy, ma 2 tygodnie na to od podpisania umowy na przelanie Wam pieniędzy. Więc to jest taki Wasz deadline, tak naprawdę. Dzień Waszego planowanego wyjazdu minus 2 tygodnie, to jest Wasz deadline. Oczywiście jakby te 2 tygodnie wcześniej musicie mieć komplet dokumentów z różnymi podpisami, także jeżeli ktoś wyjeżdża w październiku i gdzieś tam na początku września, czy powiedzmy w połowie września nie ma tych wszystkich dokumentów, no to tutaj bym się martwiła, ale jakby absolutnie rozumiem fakt, że może to trochę denerwować czy stresować, że nie ma takich informacji. Tutaj jeszcze może tak dopowiem ogólnie a propos jeszcze przedmiotów, też oczywiście w zależności od wydziału i od kierunku, to niestety muszę znowu powtórzyć, ale często trzeba zdać wszystkie egzaminy tutaj w Poznaniu. Nawet jeżeli znaleźliście ekwiwalent za jakiś przedmiot na uczelni zagranicznej, egzamin z danego przedmiotu i tak musicie zaliczyć w Poznaniu. Wiem, to jest bez sensu, przeżyłam to 2 razy i przeżyję jeszcze raz, bo tak naprawdę to jest podwójna robota, bo tam się, wiadomo, uczycie na bieżąco, macie jakieś zaliczenie z przedmiotu i tutaj z materiału, który, no nie oszukujmy się, odbiega zawsze od tego, co macie na Erasmusie, musicie zaliczyć egzamin. Także też to mieć warto na uwadze i gdzieś tam się zainteresować wcześniej, czy właśnie zagadać z wykładowcą tutaj z Poznania, że generalnie no, na egzaminie się będziecie musieli pojawić, no ale oczywiście macie jakby też 2 podejścia do egzaminu, także to nie jest tak, że przyjedziecie i no na przykład ja wróciłam z pierwszego Erasmusa w sierpniu, i we wrześniu razem z poprawką jakby ja pisałam pierwszy raz egzamin. Akurat no zdałam, ale jeżeli by mi się noga powinęła, no to oczywiście drugie podejście, jakby poprawka mi też przysługiwała. Także to też warto się dowiedzieć u koordynatora instytutowego, czy wasz kierunek, czy na waszym wydziale wymagane jest zaliczenie egzaminów jednak w Poznaniu. Z tego co wiem, na większości wydziałach tak jest. Także też to warto mieć na uwadze. Ja mam takie pytanie, bo ty mówiłaś o tym, że jak byłaś 2 razy w Niemczech, to za każdym razem skorzystałaś z tego akademika, którym dysponował twój uniwersytet, a mam takie pytanie, jeśli moja uczelnia goszcząca nie proponuje takiego rozwiązania, to czy w jakim okresie i w sumie kiedy, ile miesięcy przed powinniśmy zacząć rezerwować albo szukać sobie pokoju, w którym no, byśmy sobie mieszkali przez ten okres Erasmusa? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo jakby sama nigdy nie byłam w takiej sytuacji, ale wydaje mi się, że tutaj no, bardzo pomocne będą jednak te strony na Facebooku. Często jest tak, że ktoś, czy jakiś Erasmus jest na przykład do końca sierpnia, czy do końca lipca i szuka jakby zastępstwa za swój pokój. Więc wydaje mi się, że to bliżej końca roku akademickiego w
w danym kraju, czy tam na danej uczelni. Aczkolwiek no jakby też myślę, że jakby no, też bardzo leży właśnie od lokalizacji, co jak ktoś pisze. Ale no wszystko na spokojnie, ale no jakby jeżeli napiszesz, zaczniesz się w ogóle jakby może też dowiadywać wśród innych osób, które już były w danym miejscu, jak one wcześniej, jak wcześniej, czy jak szybko szukały jakiegoś zakwaterowania, to po prostu może łatwiej tak się zainteresować po prostu wcześniej od kogoś, kto tam był w danej miejscowości już konkretnie. Tak, no niestety nie mogę ci jakoś bardziej odpowiedzieć na to pytanie, bo mówię, sama nie miałam takiej sytuacji, że musiałam szukać. Także jedynie tak mogę ci odpowiedzieć. No i właśnie polecam te wszystkie grupy na Facebooku, lokalny ISN, tam wtedy często też są jakieś zniżki, często też są jakieś informacje na stronie uczelni, bo jeżeli rzeczywiście nie proponują, w ogóle nie mają na przykład akademików, to być może jest gdzieś jakaś zakładka ogólnie o możliwościach jakby znalezienia zakwaterowania, czy jakieś strony internetowe, czy właśnie grupy. To może w taki sposób. Okej, dzięki bardzo. Będę szukać. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie, bo wcześniej mówiłaś, że miałaś praktyczną naukę języka niemieckiego i tak się zastanawiam, czy na swoim kierunku tam już na uczelni w Niemczech miałaś jakiś dokładny ekwiwalent, bo ja studiuję lingwistykę stosowaną i tak się zastanawiam, czy mogłabym tak naprawdę wziąć za to jakikolwiek przedmiot po niemiecku, no bo no jednak zajęcia były po niemiecku, a w końcu tego niemieckiego się tam uczymy. Czy to takie zbyt sprytne? Zaryzykowałabym tutaj stwierdzenie, że warto spróbować. Aczkolwiek warto też przeczytać na przykład sylabus tego przedmiotu, który byś miała tutaj na lingwistyce w Poznaniu, bo być może jest jakby zakres jakiegoś słownictwa. Ale no jakby, no wiadomo, nie było, ja nie miałam takiego przedmiotu, który się nazywał stricte praktyczna nauka języka niemieckiego. Ja chodziłam na kurs językowy i chyba na jakieś tłumaczenia czy coś takiego, no i rzeczywiście zostało mi to zaliczone. Więc jakby wiecie, ja bym tutaj wam polecała w ogóle no, szukać tych alternatyw, no bo i tak przed waszym wyjazdem ktoś wam wstępnie te ekwiwalenty wam zatwierdzi albo nie. Więc jeżeli no, nie stwierdzi, no to będziecie musieli szukać czegoś innego, a jeżeli zatwierdzi, no to fajnie. Dobra, dziękuję bardzo. Ja mam pytanie. Czy jeszcze jakieś pytania? Dobra. Justyna, zaczęłaś mówić, ja nie słyszę. A tak, przepraszam, myślałam, że mi mikrofon wyciszyło. Ja mam troszeczkę odchodzące pytanie od tematu, ale chciałam się spytać jeszcze o coś takiego jak Transcript of Records, bo moja uczelnia tego wymaga. I co to jest i w ogóle, czy mamy to sami napisać, czy może... Okej, czy od tego wymaga od ciebie uczelnia zagraniczna, tak? Tak. Okej, generalnie Transcript of Records to jest po prostu jakby taki nasz wyciąg z USOS-a z ocenami. I taki dokument dostaniecie też jakby na zakończenie waszej wymiany od uczelni no, zagranicznej. To też będzie właśnie jakby wymagane do tego kompletu dokumentów, ale to jest po prostu dosłownie tabelka z napisem przedmiot taki, ECTS-ów tyle, ocena taka. Jeżeli wymaga od ciebie tego uczelnia zagraniczna, to ja myślę, że to właśnie chodzi o tą tabelkę, o tą kartę przebiegu studiów, jak to się u nas w USOS-ie nazywa. I można tam tą kartę przebiegu wydrukować w języku angielskim, tylko musi to potwierdzić dziekanat. Wydaje mi się, że teraz po prostu wszystko idzie skanem i po prostu musisz wejść w zakładkę te oceny końcowe, czy jak to tam się u nas na USOS-ie nazywa, i tam wydrukować tą kartę przebiegu studiów w języku angielskim. Myślę, że to chodzi im o to, bo no nie kojarzę jakby innej formy, chyba że oni ewentualnie by mieli jakiś formularz tobie przysłać i to by musiał potwierdzić dziekanat, ale wątpię. Raczej tutaj chodzi o kartę przebiegu studiów po angielsku. Okej, dziękuję bardzo.
Czy jeszcze jakieś pytania? Tak, ja chciałam zapytać o te kursy językowe przed wyjazdem. Mm-hmm. Czy one są organizowane tylko na takim poziomie, żeby był komunikatywny, czy też są na wyższym, żeby ten język już tylko doszlifować? Szczerze mówiąc nie wiem, bo nie korzystałam z nich. Tutaj myślę, że warto napisać, tak jak jest na czacie, maila na erasmus@amo.edu.pl albo do koordynatora wydziałowego, bo szczerze mówiąc nie wiem, bo nie korzystałam. Okej, dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Dobra, chyba nie ma pytań. Jeszcze jakby się pojawiły, to jeszcze do nich wrócimy. Teraz pójdziemy dalej. I teraz oddam głos Karolinie. Karolina? Tak, jestem. Słychać dobra, mnie? Tak, jasne, proszę. Okej, okay. No to jestem Karolina i właśnie mój poprzedni semestr, ten zimowy, który właśnie był, spędziłam na Erasmusie we Włoszech. I tak jak wy, większość z was pewnie już teraz wie, że się dostała na Erasmusa, to szczerze mówiąc bardzo wam zazdroszczę, ponieważ ja dowiedziałam się, że jadę w połowie września. Wynikało to z tego, że po prostu przez COVID było tyle zamieszania i jedna uczelnia się wycofywała, a druga mówiła, że trzecia coś tam. No i ja w końcu powiedziałam mojej koordynatorce, pani Wasiu, niech mnie pani wysyła gdziekolwiek. Ja po prostu muszę wyjechać z Poznania, odpocząć, zobaczyć coś innego, poznać świat. No i tak właśnie w połowie września dowiedziałam się, że jadę do Włoch. Nie miałam kompletnie nic przygotowane, w ogóle nie oczekiwałam, że jednak się uda tak późno. Także takie trzy najważniejsze rzeczy, które możecie już w sumie już teraz sobie załatwić, to przede wszystkim jest karta EKUS, którą wyrabia się w każdym oddziale w wojewódzkim NFZ-u. Mi szczerze mówiąc nie przydała się ona, ale wiem, że jest ona czasami potrzebna i warto ją mieć, tym bardziej, że wyrobienie jej zajmuje jakieś 15 minut. Druga rzecz to ubezpieczenie i ja korzystałam z tego ubezpieczenia Euro 26, Ono kosztuje około 100 zł i mi na przykład osobiście się przydało, ponieważ w pewnym momencie miałam takie problemy z plecami, no, że nie mogłam siedzieć, leżeć, nie mogłam nic ze sobą zrobić. Także dzięki tej karcie nie było problemu, żeby tego samego dnia umówić mnie do lekarza, żeby wystawić mi receptę i żeby ta recepta była normalnie zrealizowana. Także szczerze polecam, bo dużo stresu przez to odchodzi. No i konto walutowe. No myślę, że to jest rzecz normalna, jakby też pieniądze z uczelni dostajemy na to konto. Ja szczerze mówiąc się trochę zdziwiłam, bo tak jak widać jestem z Akademii Muzycznej i u nas jakby cały ten grant był przyznawany od razu. No, także to konto walutowe też się przydaje. Z tego co słyszałam, Revolut jest bardzo dobre. Ja jednak korzystałam ze swojego konta w tym samym banku i też mnie nigdy nie zawiodło. No, a z takich rzeczy, które właśnie warto ogarnąć już wcześniej, to dowiedzieć się, czy właśnie działa ISN w tamtym mieście. Bo ja nawet jadąc na Erasmusa nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. I bardzo żałuję, bo z tego co widziałam, to ludzie robią tam ogromną robotę. U mnie akurat właśnie w Kaliari na wyspie. Ja potrafiłam, nie wiem, umówić się gdzieś tam ze znajomymi na kawę, na pizzę i oni podczas jednego spotkania dostawali 17 wiadomości. Bo tak, dziewczyna z Węgier przeprowadzała się z miejsca na miejsce, więc ktoś jej obiecał tam z ISN-u, że jej pomoże to wszystko przewieźć. Chłopaki z Hiszpanii umówili się na wieczór piłkarski, więc w ogóle czy możemy im pomóc przenieść telewizor z jednego mieszkania do drugiego? A nie wiem, jeszcze trzeba było wybrać kogoś z lotniska, więc też na 18 trzeba było być na lotnisku, a o 19 jeszcze przychodzi tylko paczka i też coś trzeba było z nią zrobić. Także akurat u mnie w mieście ludzie z ISN robili kompletnie całą robotę i tak naprawdę wiedzieli prawie wszystko o nas, Erasmusach i no, była to taka dla nas rodzina. I też dużo, bardzo, bardzo pomagali z mieszkaniami, bo były tam też takie mieszkania, u nas też jakby nie było akademika w mieście, z tego co ja wiem, na pewno nie na mojej uczelni. I oni właśnie ogarniali takie mieszkania, że na przykład właśnie wyprowadzał się jeden Erasmus, więc od razu podsyłamy, mamy w takiej lokalizacji, taka i taka cena, jak ktoś jest chętny, to od razu zapraszamy, bo nie wiem, można się wprowadzić na za 2 tygodnie, coś takiego. Ja szczerze mówiąc miałam dużo problemów z mieszkaniem, ponieważ we Włoszech w ogóle są tylko 3 rodzaje umów. Jest to umowa na miesiąc,
turystyczna, na 9 miesięcy studencka i na 2 lata stała. Więc nikt nie chciał ze mną podpisać umowy, bo ona w ogóle była, no nie była zgodna według prawa, ta 4-miesięczna, więc tutaj miałam trochę zawirowań. No i też mam wrażenie, nie wiem, czy tak wszędzie jest, ale na przykład Włosi trochę wykorzystują to, że jest ktoś, kto nie zna włoskiego, czyli nie zna dokładnie włoskiego prawa, więc tu można coś zahachmęcić, tu można coś dodać, czegoś nie dopowiedzieć. Także pytajcie się i przede wszystkim warto też mieć osobę, która jednak zna ten język. No czyli tutaj ISN sprawdza się świetnie, bo dogadacie się z nimi po angielsku, a oni już tamtą daną osobą w ich rodzimym języku. Co do mieszkania też, to ja na przykład wiedziałam, że jadę do pustego mieszkania, czyli że nie będzie pościeli, kołdry, poduszki, jakby zdawałam sobie z tego sprawę. No i jeszcze moja koleżanka zaraz przed wyjazdem mówi mi: Karolina, dam ci śpiwór, tak na wszelki wypadek, nie nadźwigasz się, taki mały był składany. Mówię, no dobra, wezmę. No ale dzień, w którym przyleciałyśmy, bo byłam z przyjaciółką właśnie na tym Erasmusie, poszłyśmy do Ikei. Ja wcześniej sprawdziłam, że tam kołdra będzie kosztowała 6 euro, jakaś tam poduszka 2 euro, to coś, mówię, po taniości i urządzimy całe mieszkanie. Jednak okazało się, bo ja byłam na Sardynii, to jest wyspa, że na tej Sardynii Ikea jest wielkości Biedronki naszej, jednej z mniejszych. I nie ma tam kompletnie nic. Także moja przyjaciółka wyhaczyła jakiś jeden koc, ja kupiłam jedną poduszkę. No i no szczerze mówiąc, to cały swój wyjazd erasmusowy spędziłam w śpiworze. Nigdy się tak nie cieszyłam, jak wróciłam do Polski, do swojej kołderki, do swoich poduszek. Także muszę wam powiedzieć, że takie rzeczy też się zdarzają i w sumie trzeba być na nie trochę przygotowanym. Z takich innych jeszcze śmiesznych rzeczy, to na przykład miałam tylko jedno gniazdko w pokoju i było ono usytuowane totalnie przy włączniku do światła, więc polecam wziąć sobie też na przykład przedłużacz, czy inny rozgałęźnik. No i też warto sprawdzić, w jakim kraju jakie są wtyczki, bo okazało się, że tak jak normalnie jeździmy gdzieś na wakacje do hotelów, to te wtyczki już są jakby przystosowane do tego, że przyjeżdżają ludzie z innych krajów. Jednak u mnie to była jakby zwykła kamienica, zwykłe mieszkanie i okazało się, że jest to inne. I tak jak jeszcze telefon jakoś wykręcając trochę tą ładowarkę byłam w stanie podładować, tak na przykład suszarka czy laptop, w ogóle to nie wchodziło w grę. Trzeba było, jakby to też nie jest problem, pójść do sklepu i kupić taką przełączkę, adapter, no ale to też są dodatkowe stresy, że na przykład na te 2 czy 3 dni jesteśmy bez sprzętów, które potrzebujemy. No nie oszukujmy się, żyjemy w czasach, gdzie korzystamy z prądu praktycznie 24 godziny na dobę. Co do lotu, to ja na przykład miałam szczęście, bo był on dosyć tani i leciałam bezpośrednio z Polski tam od razu do Cagliari, ale później wracając miałam lekki problem, ponieważ to już był ten czas, kiedy gdzieś ta druga fala nadciągała, trochę linie lotnicze zaczęły wycofywać się z lotów, więc udało nam się kupić też w ogóle, no dosyć drogi ten bilet, ale jakby z przesiadką w Mediolanie. Też przesiadka była dopiero na drugi dzień. No więc stwierdziłam, że może wyślę swoją walizkę, no żeby nie zabierać ze sobą wszystkich tych rzeczy, po co się jeszcze tłuc z lotniska do Mediolanu, potem jeszcze raz na drugi dzień. No i wysłałam ją, dokładnie to chyba była środa, no więc 5 dni robocze, no to czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek, środa następna powinna być. No i rozmawiam z moją przyjaciółką, ona mi mówi, no co ty Karolina, ja już dostałam w poniedziałek swoją paczkę. A okazało się, że moja paczka gdzieś zaginęła, nie wiadomo gdzie. Najprawdopodobniej gdzieś w Niemczech może przekleiła jej się naklejka. No i nie ukrywam, byłam lekko załamana, ponieważ to było jednak 25 kilo ciuchów, butów, ubrań, książek, jakieś tam płaszcze, właśnie jakiś śpiwór, coś, no wszystkie moje rzeczy praktycznie. I dowiedziałam się, że trzeba napisać reklamację, ale do reklamacji trzeba dołączyć wszystkie paragony z rzeczami, które były w środku. No i tutaj na przykład bardzo mi pomogli wszyscy moi znajomi,
przede wszystkim z uczelni, którzy po prostu powysyłali mi jak najwięcej paragonów, jakie mieli tylko z ostatniego roku. I powiem wam szczerze, że wysłałam tę reklamację w poniedziałek wieczorem, prawie że w nocy, a w środę dostałam wiadomość, że paczka się odnalazła i już dzisiaj u mnie będzie. Także nie wiem, czy to był przypadek, czy nie. Mam nadzieję, że tak, że ona się po prostu cudownie znalazła, że tam były jakieś inne zachmęcone rzeczy. Ale jakby takie rzeczy też się zdarzają i trzeba być na nie przygotowanych. Ja słyszę, aż tak bardzo uczelni. Nawet nie próbowałam. Trochę ten komfort fizyczny i większy. Mogliśmy dogadać. No ale było mi się gdziekolwiek. Językiem. Więc nawet po 4 miesiącach nauki włoskiego bardzo ciężko było mi się dogadać z ludźmi, bo po prostu tak zaciągali jak u nas Kaszubi czy Ślązacy. No i było też wiele, wiele śmiesznych sytuacji z tym związanych, ale no też nie będę ukrywała, że był to świetny czas, podczas którego poznałam masę świetnych ludzi i jakby będąc już na tym Erasmusie, wysyłałam papiery na kolejnego Erasmusa, bo no nie mogłam się zachwycić tym, jakie to jest w ogóle inna mentalność wśród ludzi, że można tyle rzeczy nowych poznawać i też jakby studiując świetnie się bawić i trochę też odciąć się od tych problemów, które ja na przykład wiele rzeczy ze sobą zostawiłam w Poznaniu i tam dopiero zobaczyłam, że kurczę, to był dla mnie problem, po spaniu 4 miesiące w śpiworze nic teraz dla mnie nie jest problemem. No, także szczerze bardzo polecam, bo przede wszystkim też tak kulturowo, jakby poznajemy totalnie nowych ludzi. No i też ja na przykład byłam zachwycona tym, że nie wierzyłam, że mogę codziennie przez 4 miesiące jeść makaron. To jest dla nich jak u nas ziemniaki i totalnie tak się przedstawiłam, że nie potrafię teraz inaczej. I też właśnie poznawanie jedzenia nowego, tych serów, tam na przykład jakichś oliwek, czegoś. I no bardzo, bardzo, bardzo wszystkim polecam. Do tego stopnia tak się zajawiłam w Erasmusa, że nawet planuję zacząć nowy licencjat, żeby wykorzystać pozostałe miesiące, które mi jeszcze zostały, bo mam ich jeszcze aż 8 do wykorzystania, także planuję zacząć nowe studia praktycznie tylko po to, żeby wyjechać i jeszcze poznać gdzieś nowych ludzi, nowe miejsca, nową kulturę, bo no jest to coś świetnego. I tak jak mówię, ja dowiedziałam się praktycznie miesiąc przed wyjazdem, że wyjeżdżam i udało mi się mniej więcej wszystko ogarnąć, trochę lepiej, trochę gorzej. Także jeśli wy wyjeżdżacie, czy teraz w październiku, czy nawet potem na letni semestr, to jeszcze wszystko przed wami i na pewno dacie sobie ze wszystkim radę. Fajnie, dziękujemy bardzo za prezentację. Widać, że jeszcze jesteś na takim vibe erasmusowym. Dobrze go znam i bardzo popieram i szanuję plan pójścia na drugi licencjat, żeby pojechać jeszcze raz na Erasmusa, bo właśnie robię dokładnie to samo. O, cudownie. Tak, także jeżeli może są jakieś pytania do Karoliny, to może... Tak, cześć, ja mam jedno pytanie. Konkretnie o wyjazd. Też się wybieram do Cagliari, tak się złożyło. I mam pytanie dotyczące poruszania się po samym mieście, czy to jest na tyle skomunikowane miasto, że można tam bez problemu komunikacją miejską w jakiś sposób się poruszać w miarę sensownie i logicznie? To znaczy ja się trochę śmiałam, że w tym mieście jest 8 autobusów, 5 jeździ na plażę, 2 do portu, a trzeciego ostatniego nigdy nie spotkałam. I powiem ci szczerze, że nie jest dobrze skomunikowane. Autobusy jeżdżą jak chcą.
w tramwaj nigdy nie wsiadłam, bo nigdy nie przyjechał, jak miał przyjechać. I jest to, no jest to takie miasto trochę jakby też na turystów otwarte, więc kiedy ja byłam na semestrze zimowym, więc dużo rzeczy właśnie w ogóle nie jeździło, niektóre były zawieszone, nigdzie nie było informacji na ten temat, więc bardzo często szłam po prostu na przystanek z nadzieją, że coś przyjedzie, a nigdy nie byłam tego pewna. Okej, okay, dobra, trzeba sobie będzie jakoś radzić. Dzięki bardzo. Jest jeszcze jakieś pytanie do Karoliny, albo jeszcze może do mnie? Okej, okay, chyba nie ma. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to możecie do mnie napisać maila, zaraz będzie wyświetlony mój adres mailowy. Nie wiem, czy będę Wam potrafiła pomóc, ale najwyżej Wam przekieruję tego maila gdzieś dalej, albo no coś po prostu pomyślimy. A teraz jeszcze na koniec mam taki smaczek, można powiedzieć, bo jest konkurs. Jest konkurs polegający na tym, że trzeba przesłać zdjęcie, czy też stworzoną grafikę, na przykład w Canwie, gdzie pokażecie w jakiś oryginalny sposób, dokąd jedziecie na Erasmusa, tylko wiecie, nie na zasadzie, że robicie zdjęcie z flagą Włoch, tylko może jakieś takie, wiecie, jakby w formie jakiejś zagadki, jakichś hintów. I tak, takie zdjęcie, taką pracę razem z krótkim, dosłownie tam parę zdań, 2-3 zdania z opisem, dlaczego warto jechać na wymianę, czy na Erasmusa. I takie prace należy wysłać tutaj na adres, zaraz Wam jeszcze wkleję na czat, erasmus.oam.poznań@isn.pl do 2 maja, do końca dnia, czyli do 23.59. I tak, i autorów, czy też autorek 3 najciekawszych prac czekają nagrody, które myślę, że przydadzą się na Erasmusie. Także mam nadzieję, że Was jakoś zachęciłam. Już Wam piszę na czacie maila, na którego trzeba przesłać. Ten mail, oczywiście wszystko jeszcze wrzucę na Facebooka, na wydarzenie, także jeżeli ktoś teraz nie zapisze, to też nic się nie stanie, tam też będzie przypomnienie i wszystkie powtórzone te zasady, także dla osób, których no, nie było dzisiaj na webinarze. Tak jak mówiłam, webinar był nagrany i będziemy go udostępniać u nas na YouTubie, także jeżeli ktoś może dołączył trochę później albo chciałby sobie coś przypomnieć, to będzie można go sobie jeszcze raz odsłuchać czy też obejrzeć. Także jeżeli nie ma jeszcze jakichś pytań, uwag, wniosków, zażaleń czy coś takiego, bo chyba nie ma, chyba nie ma, to dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że trochę Wam się rozjaśniło i życzę Wam naprawdę udanego wyjazdu i jestem pewna, że będzie to super czas i że może nawet pójdziecie na kolejny licencjat, żeby pojechać jeszcze raz na Erasmusa, tak jak ja czy Karolina. Fajnie, że byliście.